Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Dziś mamy dla Państwa starcie drużyn z francuskiej Ligue 1. Metz zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Patrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnik. Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Centra w pole karne. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Sergio Ramos z piłką. Piłkę dostaje Wijnaldum. Kylian Mbappé! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku, a Mbappé mocnym, płaskim uderzeniem pokonał bramkarza. Naprawdę doskonały strzał. Obejmują prowadzenie. Przygotowanie do spotkania przynosi owoce. Cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim gwizdku. To mamy 1 do 0. Miało być podanie, ale zatrzymał akcję niezastąpiony Marco Verratti. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Traci tę piłkę bez faulu. Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Podanie skierowane do Verrattiego. I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. I oto z piłką Leo Messi. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Tak jest! Proszę Państwa! Kylian Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Messi bardzo ładnie odegrał, jakby byli na treningu. A Mbappé wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. 2 do 0. Gramy dalej. Neymar sunie na bramkę rywala. Jest teraz w swoim żywiole. Verratti ma teraz piłkę. Będzie bramka! Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka.
To granie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! Wyższyli zatem stan spotkania na 3-0. Przejęcie piłki. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bez... Ależ robi Sonada, jak on to zrobił? Neymar egzekutorem rzutu rożnego. To Messiego. I mamy strzał! Zablokowany ten strzał. Adresatem podania Wijnaldum. Co teraz zrobi Neymar? Nicolo Barella. I mamy podanie do Neymara. Teraz aż się prosi, by centrować. Nie patyczkował się teraz. Mbappé będzie groźnie. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Wrzuca piłkę przed bramkę. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Rzut rożny wykonał Neymar. Aj! Teraz pięknie to bronił. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. Teraz z rogu na 11 metr. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. PSG gra dalej. Sędzia zastosował korzyść. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Gini Wijnaldum. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. PSG wprowadza do gry 2 rezerwowych. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Atak na rywala i odbiór piłki.
Piłkę ma teraz Wijnaldum. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Verratti ma teraz piłkę. Oj, strata piłki. Będzie okazja. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja. Ależ okazja dla Messiego. Brawo, świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Leo Messi z rzutu rożnego. Nie, o tym woleju najlepiej, gdybyśmy wszyscy natychmiast zapomnieli. To po prostu nie miało prawa się zdarzyć. Faktycznie, ten strzał zupełnie nie wyszedł, ale pamiętajmy, że to nie była łatwa sytuacja. Cóż, mogło nie wyjść i nie wyszło. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jest pressing. Leicester City długo zabiegało o ten transfer, ale w końcu udało się. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie, czy szybko zaadaptuje się do taktyki? Nie wyszło. Strata. A teraz znakomite dogranie. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Sergio Ramos, Leo Messi. Neymar. Leo Messi! Dobrze obroniony strzał. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. I piłka po rzucie rożnym prosto do bramkarza. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezsen. Przypomnijmy, że niedługo będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania w Ligue 1. Metz zmierzy się z Niceą. Myślę, że może być tam ciekawie, że... Popatrzmy, muszą to strzelić. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Do Messiego. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą 4 bramek. Ależ to było ładnie wymierzone. Celne, prostopadłe podanie. A Messi uderzył w swoim stylu. Mocno po ziemi. Bardzo trudna piłka dla nawet najlepszego. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Messi.
Nie udało im się utrzymać przy piłce. I teraz z piłką Idrissa Gueye. Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego ciekawie zapowiadającego się meczu. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Jest gwizdek. Gra wstrzymana z powodu spalonego. Przesądziły dosłownie centymetry, Tomku. Można tutaj mówić o pewnym. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Rzut rożny wykonał Neymar. Messi zagrywa w szesnastkę. Tyle, że piłka wpada w rękawice bramkarza. Przerwał go dośrodkowanie. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Ramos. Leandro Paredes. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Sergio Ramos z piłką.